Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Impostor Factory. I na wstępie chciałbym zaznaczyć, moi drodzy, że miałem lekką przerwę w nagrywaniu. Około tygodnia, chociaż wy ten odcinek w sumie widzieliście przedwczoraj. No, miałem lekki zapas tutaj oczywiście nagrany, więc chciałem to wykorzystać. Miałem masę pracy i niestety, no, czasu na to nie było. Chęci w sumie też nie, bo byłem mega zmęczony. No, ale wiecie, czasem tak po prostu jest. Dobra, wracamy do naszej rozgrywki. Tylko od razu chcę was przestrzec przed tym, że jeżeli oglądaliście odcinek przedwczoraj, a na pewno oglądaliście, skoro oglądacie ten, to zapewne wiecie, że ja tam delikatnie modulowałem głosy. Ja już tych głosów zapewne nie będę pamiętał. Ja mam pamięć tej rybki, 3 minuty, koniec i nie pamiętam. No ale postaram się jakoś to nadrobić. Okej. Jest trochę po 15. Czy da się w ogóle wyjść stąd? To może zaczekać. Czyli nie da się. A tu się da wyjść? Drzwi są zamknięte. O! Naprawdę to zrobiłem? Zresetowałem czas? Da się wyjść? Chyba powinienem porozmawiać chociaż z Lindri. Lindri widzę, że jest tutaj. A w ogóle da się pogadać z nimi? Mówili mi, że będzie tędy płynął godny pozazdroszczenia strumień pieniędzy. Ale jak się teraz rozglądam... Idina i ja musimy stanowić jakieś 90% wartości tego pomieszczenia. Czyli to samo, co mówił wcześniej. Dobra, Lindri, to jesteś chyba ty, prawda? Ej, Lindri. O, to znowu ty. Mogę ci w czymś pomóc? Tak, mam pytanie. Nie wydaje ci się dziwne, że mają tu tak wielu kucharzy? Wielu kucharzy? Nie wiem. A ilu w ogóle mają? Tak jak mówiłem, Lindri, a myślę, że bardzo cię to zainteresuje. O, tak, oczywiście. O czym rozmawialiśmy? No więc, biorąc pod uwagę fakt, że w większości kociej sierści wyrzucana jest do zwykłych śmietników... Naprawdę nic nie pamięta? A może tylko udaje? Może sushi z tuńczykiem? Nie, nie trzeba. No właśnie, co się tu dzieje? Ryż w sushi przygotowany został przez ryżobota. Wiem. Można by za nie zabić. Więc jadłeś... Nadal pamiętam. No właśnie, ale co to jest to? Nic nie mamy do powiedzenia. Okej, czyli tak. Rozumiem, iż jeżeli wyjdziemy stąd i pójdziemy na górę, znajdziemy trupa. Okej, jestem w stanie to ogarnąć. Muszę tylko pomyśleć. Muszę tylko... I kolejne trupy. Okej. Może nie jestem w stanie tego ogarnąć. Gdzie jest Lindri? Chyba po prostu ją zapytam. Gdzie jest Lindri? Właśnie. I co ma do powiedzenia pan policjant? To też jest ważne. Jeśli coś pan wie, proszę powiedzieć mojemu partnerowi. I proszę nie dotykać ciał. Pomoc jest już w drodze. Tak pan mówi, ale nikt nas nie powstrzymuje przed zbliżaniem się. Nie rozumiem. Jaki mógł być motyw? To znaczy, jasne, nie da się ukryć, że byli mizofobami, ale to jednak przesada. Nie mogę w to uwierzyć. Doktor Yu, doktorze Highness, kto mógł to zrobić? Co się z nimi stanie? Co się stanie ze mną? Co najważniejsze, co się stanie z moim cząstkiem? I kiedy przechodziłem przez drzwi, właśnie wtedy to się stało. Znakomity materiał moich spodni zahaczył się, a jego delikatna podszewka się rozerwała. A no tak, później zobaczyłem też ciała. Okropne! Zauważył pan coś dziwnego, kiedy pierwszy raz je pan zobaczył? Tak, rzeczywiście zauważyłem. Były martwe. Oni są upośledzeni. Tak, a później usunąłbym odciski palców i wszystkie dowody, które mogłyby na mnie wskazywać. Teoretycznie? Teoretycznie. Dobrze, ale czy widział pan coś, co mogłoby naprawdę pomóc w tej konkretnej sprawie? Co? Przecież pomagam. Otrzymuje pan teorię ode mnie. Teoretycznego mistrza zbrodni. A, proszę pana, chyba będę potrzebował pana nazwisko i dowód tożsamości. Ja nie chciałem tam iść. Halo, gro. Co się dzieje? Wejdź w dół. On tu automatycznie schodzi. O, weź się w garść, chłopie. Co z ciebie znaczy w kuchni, jeśli nie potrafisz sobie poradzić z byle morderstwem? No raczej nie. Dobra, idziemy na górę, kochani. Zobaczymy, gdzie jest Lindri. I czy w ogóle gdzieś tu jest? To też jest dobre pytanie. Może... W ogóle właśnie mam teorię. Kot ich zabija. Hej, co ty tu robisz? Przez cały ten czas mogłeś wchodzić i wychodzić bez niczyjej pomocy? Kot jest mordercą. Zaraz, zaraz. Czy to możliwe, żeby... Mówiłem. 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 Kot morderca nie ma serca. Skakuj z karmy, kutasiarzu. Nie. To nie jest możliwe. To po prostu idiotyczne. Hej. Gdzie on się podział? Dla mnie to nie jest idiotyczne. Dla mnie to jest prawdziwe. 100% trafne. Coś nowego. Zamknięte. Drzwi są zamknięte. Dobra, czyli tu. Otwarte. O rany! To prawda! To prawda. Ciebie Bóg opuścił? Daj mu myszkę. Albo karmy. Czemu ten kot jest taki długi? Słucham? Nie. Chwila. Nie o to chciałem zapytać. Wiesz co? Powiem to wprost. Jest ciebie dwie. Dokładnie tak. Widziałem. Byłaś w dwóch miejscach jednocześnie. Do tego wydaje mi się, że umywalka na dole resetuje czas. Nie chcę mówić dzień świstaka, ale dzieje się tu coś naprawdę dziwnego. Zdajesz sobie sprawę z tego, jak śmiesznie to brzmi, prawda? Możesz mi wierzyć, że zdaję sobie sprawę. Ja oszalałem? Możliwe. Ale czy to jest szalone? Bez wątpienia. Nie wiem, czego ode mnie oczekujesz? Po prostu mi powiedz, czy masz jakiekolwiek pojęcie, o czym mówię? Najbledszego. Aha, kłamiesz! Dlaczego tak uważasz? Pomyślmy. Na parterze leżą zwłoki. Jesteś sama, przychodzi nieznajomy i opowiada ci jakieś szalone rzeczy. Jeśli nie jesteś wtajemniczona w to wszystko, to dlaczego nie uciekasz? A dokąd miałabym uciec? Nie wiem. Gdzieś daleko ode mnie? Posłuchaj. Szczerze mówiąc, rzeczywiście mnie przerażasz. Ale bardziej w jakiś dziwny sposób niż... wiesz. Nie jestem pewna dlaczego, ale po prostu nie wydaje mi się, żebyś był mordercą. Skąd wiesz? Nie znasz mnie. Poza tym... biorąc pod uwagę okoliczności, nawet ja pomyślałbym, że jestem mordercą. Nie wiem. To tylko przeczucie. Jest w tobie coś takiego... Po prostu mam wrażenie, że nie możesz nim być. Okej. Wiem, że to dobrze, ale trochę jednak godzi w moją męskość. Ty... Dlaczego ty nie uciekasz? Przed czym? Przede mną. Czemu? Czemu miałbym przed tobą uciekać? Tajemnicza nieznajoma pojawia się w dwóch miejscach jednocześnie. Morderstwo, reset czasu. Jeśli mówisz prawdę, wygląda na to, że to ja z nas dwojga jestem bardziej podejrzana. W sumie racja. Ale chyba... Też mi się wydaje, że jest w tobie coś takiego. Wszystko jest takie... zwariowane, że może tylko sam się oszukuje, ale... Coś mi mówi, że ty też nie możesz być mordercą. Zabierz mnie tam. Co? Umywalka na dole. Mówiłeś, że cofa czas? Wierzysz mi? Nie. Chyba żartujesz. Ale biorąc pod uwagę wszystko, chciałabym zobaczyć, co jest spowodowane twoim zachowaniem. W porządku. To i tak więcej niż mogłem oczekiwać. Chodź, pokażę ci. Okej, mamy partnerkę. Mamy Lindri. Teraz tak chcę zobaczyć, czy my coś możemy z nimi zrobić, ale chyba nie. Chyba nie. A Kitku? Gdzie jest Kitku? Kitku było tutaj i Kitku nie ma. Zabrali mnie Kitku. No dobra, idziemy na dół w takim razie. Zobaczymy, co się teraz stanie. Bo też pytanie, co by się stało, jeżeli byśmy z tym nic nie zrobili? Po prostu poszlibyśmy, nie wiem, do domu. Czy to by się jednak nie zresetowało? Bo wiecie, to jednak no, faktycznie będzie trochę trwało, jak zanim oni spiszą wszystkie zeznania i tak dalej, bla 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 bla. No ale jednak. Drzwi są zamknięte. Czy ktoś tam jest? Nie zbliżaj się! To moja kryjówka! A, to może być problem. Ja spróbuję. Ej, wszystko w porządku? Zostaw mnie. Nie puszczę nikogo, dopóki nie przyjdą moi ochroniarze. W porządku. Zostawiam cię. Tylko... Możesz sobie jakieś 5 minut zapukać w drzwi? Co? Czemu? Gdybyśmy wiedzieli, że żyjesz, oczywiście. W końcu jesteś tam całkiem sama. Jeśli coś się stanie, nikt się nie dowie. Kto wie? Nie ma jakiegoś innego wejścia. W końcu pojedyncze cele są najłatwiejsze. Skoro o tym mowa, w kryminalnym podcaście, którego słucham, ostatnio wspominali. I już. Dlaczego słuchasz kryminalnych podcastów? To skomplikowane. Okej. Wydaje mi się, że Lindri jest swego rodzaju tutaj naszą pomocą detektyczną, takim pseudodetektywem. To chyba nie jest najlepsza pora, to zależy. Jak na pierwszą randkę to faktycznie może być źle. Zwyczajna krystaliczna wanna, nieważne. To jest umywalka, o której mówiłeś? Tak. W porządku, możesz zaczynać. O, ciekawe. Zrobisz to? Zrobię to. W sumie zaczekaj. O, moi drodzy, standardowe cięcie, że tak powiem. I naprawdę, jedyne czego nienawidzę, to jak ktoś mi zawraca dupę nie z mojej winy. Zamówiłem na Allegro dysk 7200 RPM-ów, czyli tam prędkość talerza, to był twardziel. Dostałem o tera więcej, ale 5400 RPM-ów i koleś nadal uważa, że to w sumie na mój profit, no bo mam tera więcej. Tylko dlaczego ludzie nie rozumieją, że jeżeli ktoś zamawia 7200 RPM-ów, czyli 7200 okrążeń dysku, talerza na sekundę, to chyba po coś to jednak zamawia. I teraz płaci lament, bo on dostał negatywny komentarz. Jezu Maria. Dobra, nieważne, moje dywagacje internetowe to tak czasem bywa. Czasem będę wam opowiadał takie rzeczy, bo naprawdę to jest bardzo, bardzo często, to jest komiczne. Więc no, ciekawie to jest, ciekawie. Ale powróćmy już do rozgrywki. I widzę, że Quincy coś się tutaj zastanawia. W sumie zaczekaj. To nie możesz umyć rąk, kiedy ktoś patrzy? Nie o to chodzi. Po prostu... możemy to zrobić razem? Dlaczego? Może w ten sposób będzie większa szansa, że oboje cofniemy się w czasie. Trudno powiedzieć, w jaki sposób działa umywalkowa podróż w czasie, ale... mam już dość bycia jedynym wariatem za każdym razem, kiedy wyjdę z tej łazienki. Lepiej, żeby to nie była jakaś zawiła próba zbliżenia się do mnie. Nie pochlebiaj sobie. Na zewnątrz są zwłoki i nie jestem w nastroju. No to co? Zaczynajmy. Jumy. Czekaj. Co? Na wypadek, gdyby to nie zadziałało. Możesz podać mi jakiś sekret, żeby było mi łatwiej przekonać się, że już się znamy? Z każdą chwilą robisz się coraz bardziej podejrzany. Wiem. Lawenda. Słucham? Po prostu... lawenda. Dobrze. Poczekaj. A to przepraszam, Lindri teraz mówi. Poczekaj. Co? Mówiłeś, że spotkałeś mnie w tych rzekomych innych liniach czasu. Tak. Wydawało mi się, że nie wierzysz. Nie wierzę, ale... nieważne. Po prostu jestem ciekawa. Co ci powiedziałam? No... nie rozmawialiśmy za dużo, ale... właśnie! Mówiłaś, że chcesz mnie o coś zapytać i coś mi pokazać. To był chyba pierwszy raz, kiedy cię widziałem. Coś ci przychodzi do głowy? Nic. Dobrze, załatwmy to. No tak. Jumy. Coś będzie kroje tak. Czekaj. Co? Nieważne. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Dobra. Zaczynajmy. Coś powinno się stać? Nie wiem. Może już się stało. Poprzednim razem po prostu puściłem wodę i zacząłem myć ręce. W ten sposób. Następnie zamknąłem oczy. O tak. Aż w końcu otworzyłem je i wyszedłem. I Lindri nie ma. Lindri? Hej. Tu nie ma żadnego sekretu? Nie ma. Dobra, no wychodzimy. Lawenda. Czym może być lawenda? Znowu wszystko się zresetowało. Chyba jednak tylko ja mogę używać umywalki. Przynajmniej teraz łatwiej będzie mi rozmawiać z Lindri. Powinni nadal być w sali przyjęć. Lecimy do sali przyjęć. O! Halo? To światło. Jest takie jasne. Skąd dochodzi? Nie widzę tam żadnego oświetlenia. Grający dodatkowy gramofon. Coś tu będzie chyba otwarte, co? Nie, nadal nie. Kot. Kot w butach. Chyba, że będzie trup z Insta, taki wiecie. Ale chyba nie. Tu też jest pusto. Oni też? Ja wiem, co sprawdzimy. Parasolki. Parasolki są najbardziej istotne. Nie ma nikogo. To jest coś... Która jest godzina? Tam była zazwyczaj 15 chyba. Jest 15:25. Czyli 25 minut po akcji. No dobra, idziemy na górę. Drzwi są zamknięte. Drzwi są zamknięte. I drzwi są otwarte. Aha. O! Co się dzieje? Nie rozumiem. Co to jest? Matko. Co się dzieje? To, że kominek jest dosyć ciepły jeszcze, no leci dym. Nic tu więcej nie ma. Żadnej interakcji. Żeby dół? Zobaczcie, że są jakieś... No żyje tu na dole. Jakieś stopy jeszcze. Co się... Uczucie. What the fuck? Na padzie to ja tego nie ogarnę. On tak niespidowany jest. Wow. Te drzwi się nie otwierają. Czy to były drzwi? Już normalnie chodzimy, okej. No dobra, tylko co ja mamy teraz zrobić? Bo ja w sumie nie wiem. Chyba się delikatnie pogubiłem. Ja rozumiem, żeby tu jeszcze był jakiś komentarz na te wszystkie aspekty. Na te trupy. Tu nie ma nic. O, teraz działa. Nie mogę. Tu jest was trochę za dużo. Tu jest was trochę za dużo. Tu jest otwarte, czy nie? Tu jest zamknięte. Czyli schodzimy znów na dół. Więcej trupów. Więc mi się wydaje, że to są wszystkie linie czasu, które w jakiś sposób my albo już przeszliśmy i tego nie pamiętamy, albo dopiero będziemy przechodzić. Jeszcze więcej trupów. No to jest to. To mnie najbardziej interesuje. Czym jest ta rzecz? To jest coraz więcej trupów. Zgaduję, że tam dalej też będzie więcej trupów. Tu łodziły nie ma trupów. Jedyne miejsce, w którym trupów nie ma, no i pewnie łazienka jeszcze, prawda? Ale najgorsze jest to, że tutaj nie widać żadnych śladów, żadnego narzędzia zbrodni. Oni po prostu się wykrwają. Naprawdę, wydaje mi się, że może to być ten kot. Która jest godzina? 5:26, minutę po. Uciekamy, drzwi są zamknięte. Nie da się. I została nam łazienka. Została nam łazieneczka. My się tak jakby pogrążamy w tych liniach. Właśnie, rozdzielamy się. Co się ze mną dzieje? Co się ze mną dzieje? Co się stało? Łazienka jest zamknięta. Wow. Co tu się dzieje? Chcę zapełnić? What the fuck? Co tu się dzieje? Jako jedna osoba byłeś już wystarczającym problemem. What? Co do knura? Hej, zaczekaj. Lindri, ty sobie w kulki lecisz. Co tu się dzieje? No akurat ja się nie spodziewałem tutaj. Hej. Lindri? Co się dzieje? Przepraszam. To wszystko miało być o tobie. Ale potem stało się to. Uruchomiłam kolejne iteracje, ale nie mogę tego zatrzymać. Ciągle się to dzieje, a nie powinno. Zaczekaj. Nie możesz tak po prostu odejść. Proszę, powiedz mi, co tu się dzieje. Właśnie sama próbuję się dowiedzieć. Wygląda na to, że nie zostałeś zresetowany razem z pozostałymi. Kolejna rzecz do naprawienia. Zresetowany? Ale to nawet dobrze, że pokażesz mi, co widziałeś. Co widziałem? No więc zaczęło się, kiedy wcześniej wszedłem do łazienki i... rzeczywiście widziałeś trochę dziwnych rzeczy, a może się przydać. Co to do knura było? Ale to zabawny zbieg okoliczności. Naprawdę wyglądało, jakby umywalka cofała czas. Szansa, że moje rysy zbiegną się tak idealnie z myciem rąk, wydaje się śmiesznie mała. Ty w ogóle mówisz do mnie? Zaraz. Czy ja jestem robotem? Przepraszam. Jak mówiłam, jestem w tej chwili trochę zajęta. Ale tak pokrótce... Ja stworzyłam ten świat i ciebie. Co? Co? The fuck? Kim jest Lindri? Lindri jest Bogiem? Co tu się dzieje? No jest Lindri, okej. W tym pomieszczeniu nas jeszcze nie było. To nie jest coś, co chciałam pokazać ci w trakcie tej iteracji. Skoro i tak możecie tu trzymać dla odniesienia... Równie dobrze możesz wejść i się rozejrzeć. Zaraz. Zatrzymaj się na chwilę. Co masz na myśli, mówiąc stworzyłam? To znaczy, co to w ogóle jest za miejsce? Myślę, że znajdziesz odpowiedź za tymi drzwiami. Przykro mi, że musisz zachować te wspomnienia. Będą mi później potrzebne dla porównania. Po prostu postaraj się tym nie przejmować. Nie przejmować się tym? Tak, nie przejmuj się. Dalej, spotkamy się w środku. Ale... Ładuj tyłek do środka. To za bałagan. Równie dobrze mogę pozwolić, żeby ta próba poszła swoim torem do końca. Fakt, że nigdy nie udaje się za pierwszym razem. Działo się tak za każdym? Za każdym razem, kiedy... Chwileczkę... Hej! Mówiłaś, że spotkamy się w środku. Okej. Możemy biegać. Możemy gdzieś iść. Pusta przestrzeń. Lewo, prawo, góra, dół. Tylko góra... Lewo, prawo jest odblokowane. Góra, dół jest zablokowana. Nie da się nigdzie indziej wejść. Zobaczcie, że my tak jakby przenikamy. Ciekawe. Czy Lindri jest Bogiem? Akt drugi. O, Cat Lady się przypomina. Dobra, teraz już trochę mniej. Chociaż trochę jednak tak. Trochę jednak tak. Gdzie ja jestem? To trochę dziwne tak po prostu wszystko zostawić. Ale... Dlaczego mnie tu wysłała? Dane. What? Dlaczego mnie tu wysłała? Dobra, góra, dół nadal nie mam, nie możemy się poruszać. Ale jest lawenda. Ale po co ona nam to mówiła z tą lawendą, skoro ona i tak wszystko wie? Halo? Hej! Okej. Co to było? Coś wybieramy. Czy to są... ludzie? No, już! Trzymajcie się razem, dobrze? Peter, przestań dokuczać Easy. A ty, Lindri? Hej, Lindri! Mówiłam, żebyście się nie oddalali, zwłaszcza ty. Lindri? Czy to jest przeszłość? Ale... w jaki sposób? A teraz, Lindri, otrzymałam szczegółowe instrukcje od twoich rodziców. Hej, nie uciekaj! No dobrze. Jeśli zrobisz tak jeszcze raz... Hej! Lekarz powiedział, że możesz wziąć udział w wycieczce, ale tylko jeśli spełnisz warunki. Lekarz? Lindri, jeśli nie będziesz uważała... Lindri? Lindri... Wszystko się zatrzymało. Tylko zemdlała. Czy to znaczy, że to miejsce... Pojawia się na jej punkcie widzenia? O! Ta bariera... Ej... Gdzie my jesteśmy? Karetka, o! Ona umarła? Po co te wspomnienia? Co nam to daje? Przepraszam, tato. To wszystko moja wina, prawda? Powinnaś była być bardziej ostrożna, Lindri. Ale nie, to nie jest twoja wina. Myślisz, że nadal będę mogła jeździć na wycieczki klasowe? Będziemy musieli zapytać pana doktora. Bądź cierpliwa. Poradzimy sobie z tym, dobrze? Dobrze. Tej matka? To był już drugi raz, zgadza się? Tak. Wcześniej myśleliśmy, że to jednorazowe. Naprawdę nie powinniśmy byli pozwolić jej jechać bez stałego nadzoru. No cóż, szczęśliwie upadek został zamortyzowany. Te wczesne objawy potrafią być groźne. Eksperymentalny lek na nie jest już na horyzoncie. Ale na dłuższą metę. Czy jedno z was może zostać tu z Lindri? A drugie... proszę ze mną. Chyba nad kobieta jest, a nie facet. Ty męski głos. Ciekawe. Nie słyszę, o czym rozmawiają. Czy to dlatego, że ona nie słyszała? Co jej wspomnienia? Czyli my cały czas tak jakby jej mózg, że tak powiem, czyli wspomnienia, nie mózg, próbujemy prześwietlić. Czyli są zamknięte. Ale kiedy to się stanie? Jutro? Za kilka lat? Nie wiemy jeszcze, czy rozwinie się w złą siłą postać, prawda? Jest szansa, że nigdy nie da o sobie znać. Ale jest też szansa, że da. Wtedy będziemy to leczyć. Jeśli zaczniemy kurację, jak tylko się pogorszy. Jeśli się pogorszy, mamy kolejną szansę, prawda? Może i tak, ale... po prostu czuję, że zbyt wiele pozostawiamy przypadkowi. Lindri. Co tu robisz, Lin? Nie mogę spać. Czy coś jest ze mną nie tak? Nie martw się, Lin. To nic, z czym byśmy sobie razem nie poradzili. To dlatego nie możesz spać? Nie. Nie? Więc o co chodzi? Pan doktor powiedział, że nie mogę już jeździć na szkolne wycieczki, prawda? Przez jakiś czas nie. Ale pracują nad czymś, co ci pomoże. O! Smutno ci, że musiałeś dziś przerwać wycieczkę? Tak. Nie chciałam wracać tak szybko. Wszyscy poza mną zostali na cały dzień. W takim razie wróćmy tam. Wróćmy? Kiedy? Czemu nie teraz? Naprawdę? Jest późno, Bill. Raz na jakiś czas nie zaszkodzi nam mała wyprawa po zmroku. Poza tym, mam coś w sam raz na tę okazję. Hurra! Idziesz z nami, mamo? Nie, ja zostanę. Przygotuję ciepłą zupę, żebyście rozgrzali się po powrocie. Dobrze! O. Dziękuję. O. To ona zabrała w ogóle stąd. Nie mam żadnej interakcji z przedmiotami. A nie, mamy. Mały książę. Antoine de Saint-Exupéry. Nigdy nie potrafiłem wymówić tego autora, naprawdę. Nigdy. Ale czemu to było wspomnienie? Wow, to prawdziwy teleskop? Pewnie. I pokażę ci, jak on działa. Pójdę włożyć go do samochodu, dobrze? Dobrze, pożegnam się z mamą. O. Ciężki temat. Znowu to światło. Lindri? To ty? Jedno wspomnienie. Pewnie z ojcem podczas wpatrywania się w gwiazdy. Dokładnie. Piszą, że powinno być odrobinę na zachód, ale... Jest ich tak wiele. Jak znaleźć konkretną? Chyba ją mam. Naprawdę? Chcę zobaczyć. Wow. Nie wierzę. Rzeczywiście wygląda jak na obrazkach w książce. A nie mówiłem? Daj mi tylko jej nazwę, a ją znajdę. A jeśli nie ma nazwy? Wszystkie gwiazdy... Nie wszystkie z nich mają już nazwy, prawda? Może sama to sprawdzisz. Ej, tato. Myślisz, że jest tam gwiazda, która nosi moje imię? Jest już gwiazda o twoim imieniu, Lindri. Tylko jeszcze nie ma jej na górze. Co? To było słabe, tato. Nadal bardziej lubię lawendę, ale... Przyznam, że gwiazdy też są całkiem fajne. Wiesz, co jest w nich niesamowite, Lin? Pomimo tego, że wszystkie te gwiazdy świecą tak jasno, wielu z nich już od bardzo dawna nie ma. Nie ma? Tak. Nawet gwiazdy nie są wieczne. Ale w takim razie, dlaczego nadal je widzimy? Widzimy je, ponieważ w czasie, kiedy jeszcze istniały, świeciły strasznie mocno. Więc ich światło wędrowało tak daleko, że dociera do nas nawet teraz. Wow! W takim razie chyba powinnam im podziękować. Bez nich nie mogłabym zobaczyć pola lawendy. Wobec tego może powinnaś podziękować też lawendzie. W końcu bez niej nie byłoby w ogóle na co patrzeć, prawda? Właśnie. Może i lawenda nie jest na niebie, ale chyba wolę ją taką, jaka jest. Mogę się w niej bawić, wąchać ją i oglądać z bliska. Gwiazdy są tak bardzo daleko, ale one przecież też mają swoją rolę. Nie chciałabym nic zmieniać ani w lawendzie, ani w gwiazdach. Nie zmieniłabyś nic? A gdybyś mogła być którąś z nich, co byś wybrała? Nadal bardziej lubię lawendę, więc... Chcę być gwiazdą. Dlaczego gwiazdą, skoro wolisz lawendę? A to proszę cię. Oczywiście dlatego, że wtedy mogłabym sprawić, by wszyscy widzieli lawendę. Widziałabym na to pole tak mocno, że byłoby jasne jak w dzień. Wtedy wszyscy zawsze wiedzieliby, jakie jest piękne. Wygląda na to, że byłaby z ciebie wspaniała gwiazda, Lynn. Bardzo tu przyjemnie, tato. Chciałbym, żebyśmy mogli przyjeżdżać co tydzień i zostawać do późna. Ale... tato, mogę o coś zapytać? Tak, Lynn? Dlaczego mama płakała? Ciężkie. Temat mega ciężki, ale moi drodzy, to by było na tyle. Wiem, że troszeczkę was z takim polsatem zostawiam, no ale cóż, czasem i tak bywa. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Impostor Factory. Trzymajcie się, hej hej.